Tak? No, proszę Państwa, jesteśmy przy pomniku Romana Górskiego. Jest 28 czerwca, rocznica odzyskania niepodległości. I w tym czasie trwa proces Wojciecha Olszańskiego. Wojciech Olszański ma proces w Bydgoszczy. Korzystamy w tej chwili z materiałów, które nam przesyła Szymon z Białegostoku. Proszę bardzo. Także tutaj mamy to co można usłyszeć. Chciałbym wstawić tak kamerę, żeby można było to widzieć, co się dzieje. Populacja osób LGBT na terenie obozu Rosji. Trzymajcie dupy w bliskościach. Nadajemy na żywo. Dziękuję. Niestety mam problemy ze stojakiem.
Przypomnę, że jesteśmy na placu na rozdrożu. Retransmitujemy proces Wojciecha Olszańskiego. Korzystamy z uprzejmości pana. Radosław, przepraszam, pozwól, że retransmitujemy z kanału Szymona z Białegostoku, Szymona Kowalczuka. Bardzo dziękujemy, że możemy to robić. Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za to, że tam są ludzie na sali i retransmitują, co się dzieje na żywo. I w ramach jednodniowego porozumienia chciałem serdecznie, mimo to, co pomiędzy nami jest, było, chciałem przeprosić, nie to, że po prostu coś tam, że podlizuje się albo coś w tym rodzaju, tak będą mi zarzucać, wiadomo, że w co włażę, a to jest nieprawda, w ramach jednodniowego porozumienia chciałem przeprosić Magdalenę Koroblewską i Eugeniusza Sendeckiego. I to, co jest pomiędzy nami, to jest, ale w dniu dzisiejszym jest pojednanie dla dobra święta odzyskania niepodległości Polski. I wcale nie jestem frajerem, jak krzyczy Łukasz Rembalski. Frajer! Chyba o sobie mówisz. Thank you.
przyjadę do nas, żeby mi pojechać obnąć tą nogę. Czy nie ma coś przy tej... Nie, zabezpieczyli. Zabezpieczyli mi. To mi da stan zapalny się zrobił, wiesz? No. Trzeba tu pukać po prostu. No zaraz to idę, wymyję i tak. Ja bym go wiesz, ja bym go zdzielił porządnie, ci powiem. Widzieliśmy się dopiero z miesiąc temu, robiłeś wywiad tutaj przy tym samochodem parkowałeś, ja byłem gdzieś troszeczkę dalej przy tej pogodzeniu łazie. Ja byłem podczas marszu, przywitałem się z tobą, poszedłem, bo ja tu łażę. No dobrze, ja się słabo kojarzę, ale wygląda na mnie. Ależ nawet takie coś, ja nic nie krzyczę, chodzę po lewym lesie dookoła całego tego kompleksu, nie? I to przeszkadza. I idę na przykład, podjeżdżam Ukrainiec, wiesz, spolszczony Ukrainiec, weź tą szmatę. Na oczerwonej fladze? Tak. Ale wiesz, no przejedzie ci, gdzie byś nie wiem. Chodzą Żydówki, wiesz. Dzwoni jak baran. Są takie rzeczy. Przy każdym marszu. Tak mówią, żeby wiesz, może nie było, żeby nie usłyszało. Co? I wiem, że człowieka młody, nie? To jest stara metoda, wiesz. Już chodzi, może być po prostu tylko jako pijak kiedyś. Proszę, powiem się na tym kolej. Dobra, starczy Eugeniuszu, dzięki, twoje zdrowie. Potem wracaj. Oni nie chcą do mojego towarzystwa już nic. Idą, ty jesteś przewodniczący. Nie. Możesz, żeby sobie idą. Dokładnie. Musimy sobie nawet wstać. Musimy sobie iść. To u ciebie jak ten, panie doktorze? Tak? Słuchaj, ja się wciągnę do stolicy narodowego. No tak, zobacz, jest Plutonowy, Borkiewicz, Boraczewicz, jest księżan Wilczyński. Ja ciebie też, no to weź sobie, tą książkę na ciebie. Co z pomnikiem tego Rozodowskiego przystawu? Czekam na realizację. Nie ma problemu z tym, że 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 nie ma probl
Poszedł do Bąkiewicza, bierze kasę. O, stoi tam. Gdzie? O, stoi tam. A iść go rozpoznaj. Zadaj mu parę pytań. Thank you.
Albo zaraz się wątpią, a więc się nie nabić. Halinka, halo? Retransmitujemy właśnie tę sprawę. Z tego co wiem, to ale szczegółów nie znam. No to wyjść, no to super. Nie, 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 nie
3. Zauważyłeś wzrost reakcji naszego społeczeństwa na to, że tego typu działania jak pojedyncze stowarzyszenia i podobne stowarzyszenia, te działania są jedyną formą informacji społecznej. Szczęście miałem, bo facet się pojechał w Korowieckiej. To się wiesz, wysprzęgnął i opowiedział o wszystkim. Nie zabił nas, po prostu nas nie przypadkowo. 5 listopada zorganizował zamach. Morderstwo, na zlecenie. A kto to jest ta kobieta? Jak ją nazwałeś? Żeś... Korobleska, to jest nasza sukacowniczka. Aha. To jest taka niska dziewczynka tutaj do tego? No brunetka, jest mi wysoka. Mała czarna. Mała czarna z brzuchem. Jest taki. Wiem, znam go. Z widzenia. Widziałem tego. Wzięli kasę od Sorosza i książę tak powiem. Co ty mówisz? Sorosz to z Polsatem. Sorosz to jest... A Sorosz to jest rzek, nie? Ten pan Saksa i Sorosza, nie? Co wykonał pan Sorosz. Na polskim przedsiębiorstwie. Nie znamy treści, że są wyjaśnieniem, bo nastąpiło.
Nadal prowadzącego szczytu zakrywu z 29 stycznia 2022 roku z gromadzeniem podobny do przeprowadzenia wyborów z innych spotkań. Świadek nie. Nie potwierdzam, że nie zaczęłam, aby podstawiać przeprowadzenie złożonych podczas zgromadzenia przez 2021. Każdy wypowiadał się w własnym zakresie. Wnioski badawstwa o bardzo blisko znane. Jestem w formie tego zgromadzenia. Punkty wydane od kwietnia 2021 w Wojewódzkim Krajowym. Nie jest zarejestrowany przez prezydenta miasta Bydgoszczy. Wojewódzki Krajowy nie jest pomiędzy wypowiedzią na sprawę rady. Dołączyłem do stowarzyszenia. Można to znaleźć w takim sposobie na stronie internetowej tam raz. Ja nie miałem żadnego wpływu na to, co powiedział Wojewódzki Krajowy. Istniejąca sytuacja w kraju polegająca na wzroście do 2 milionów wzrostu inwigilacji i konsultacji wzrostu organizmów związanych z pandemią COVID-19 do wzrostu poszczególnych problemów. To był nas najwyższy odbiór Rada Ośrodka Koronawirusa w swojej opinii. Na temat dwóch zadania zapragnęło odpowiedzi. Zapytanie pana profesora, czy było ono wymykać bezpośrednio przez jedno z opłaconych narracji? Zgadek nie, ale zgadzamy się odpowiedzi. Jak organizator przyczyniło się do tego drugiej zagrożenia? Zgadek, nie posiedzenia się do tego zagrożenia. Znaczy, nie na tym prowadzeniu, nie ma jednego zadania zagrożenia. Na tym zagrożeniu, co mamy przyczynić do zrobienia tego zagrożenia. Na prowadzeniu tego zagrożenia, to jest tak przyczynione. Duża. Bo nie wiem, czy wiesz, co się tutaj działo, ale pewnie oglądałeś moje live'y. Nie? A jaki jest link? Radosław Sieblecki, telewizja niezależna. Dobra, okay. Dzięki pewnym panom doszło do podziału, do rozłamu. I zaczęliśmy się wspólnie opluwać Eugeniusz i ja. Nadal to, co jest pomiędzy nami, to jest, ale
na dzień dzisiejszy podaliśmy sobie w teście przyjaźni ręce. Połączyliśmy razem te pikiety, prawda, żeby to wyglądało tak jak należy, przecież to jest dzisiaj bardzo wielkie święto, prawdziwe święto odzyskania niepodległości, tak? I Roman Dmowski jakby to widział, że tu jest oddzielne, tu oddzielne, to mu się by to nie podobało, a teraz się uśmiecha z nieba. Jeszcze raz link. Radosław Siedlewski, Telewizja Niezależna. Z internetu mi się wzął. Proszę Państwa, na placu na rozdrożu jest Pan Profesor Żaryn, który składa wieńce. Bardzo proszę o asystę, pokojowe przyjęcie. Proszę o sygnał, kiedy Panowie będziecie chcieli złożyć. Możemy zaprezentować albo etudę rewolucyjną, albo rotę. Panie Profesorze, co Pan sobie życzy? Rota czy etuda rewolucyjna? Proszę bardzo. Thank you.
No i proszę Państwa, bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważny moment. Mianowicie widzieliśmy, jak jedną ręką, widzimy, jak to widzieliśmy, jedną ręką państwo polskie molestuje, karze patriotów. Chwileczkę. A drugą ręką chwali Dmowskiego, prawda? Bo pan profesor Żaryn jest przedstawicielem środowisk rządowych. Może nie udało mi się na żywo live'a nakręcić. Bo myślałem, że kręcę na swój kanał live'a, a to się okazało, że nie. Także tutaj widzieliście Państwo to, to jest problem, bo to znaczy, że coś się waży przeciwko naszym losom i dzisiaj przysyłają profesora Żaryna, żeby chwalił Dmowskiego, a Bydgoszcz, 200 km stąd, może się okazać, że tego Dmowskiego nie lubią, bo człowiek, który realizuje ideę Dmowskiego, pan Olszański, ma kłopoty. Zobaczymy, to się rozgrywa, to jest 28 czerwca 2022 i to się rozgrywa na naszych oczach. Proszę wybaczyć, że technicznie tak to realizujemy, tą relację, bo mamy najprostsze środki komunikowania, ale jednak mamy. Szymon Kowalczuk pracuje w Bydgoszczy, żeby retransmitować tę rozprawę, a my korzystamy z jego pracy. No i sami widzieliśmy, Radosław też usiłował sfilmować profesora Żaryna, no ale się nie udało, tak? Udało się, ale niestety na mój kanał nie mogę tego wstawić, bo myślałem, że nagrywam live'a na żywo, a to nagrywałem tak, aby nagrać. Zaprosiłem profesora Żaryna do zapoznania się z moją wystawą poświęconą o twórczości i życiu Dmowskiego Romana. Uśmiechnął się, powiedział, że fajnie, fajnie, dziś nie mam czasu, później. To powiedziałem, dobra, to do godziny 21.30, panie profesorze, ma pan czas? A on powiedział, dobrze, jak będę miał czas, to przyjdę. Czyli z takiego tego, że pewnie raczej nie przyjdzie. Niestety jestem pewien, że profesor Skocz wie, że na tej wystawie nie ma informacji o układzie z Lotenstrasse. No ale cóż, działamy. Radosław, ty działasz tak, jak działasz. Działasz w takich uwarunkowaniach. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, ale nie, jak zdajmy to, że to nie samochód.
Nie wiem, tak?
To USB. Znaczy, nie ma zwykłego numeru, jest to USB, ale jest jaką wyrzutką. I raczej jakaś. Bardzo dziękuję. Może sobie odpocząć, tak żeby był jakiś... No dobrze, dobrze, na razie nie potrzebuję. Może był tylko rzeka. Nie było, bo nie. Nie było, bo nie. No. To, że nie było tego smaka zakrzewskiego, nie? Nie było. Nie było. Nie słyszę. Ej, pokazał kciuka! Ogłosiło, że bliżej tej uchwały prowadzenia kończy się w sposób ogłoszony w Polsce staje się terenem operacyjnym i wojną. Nawet do tego wcześniej, do takiego ruchu wojny nuklearnej, zachęca człowiek o nazwisku Radosław Środ. I trzeba się zrozumieć. Zamknął cię Radek na mulbeton. Będziesz w kajdanach. Jeśli pada tak straszliwy Radek! Zacznij sobie śpiewać czarny chleb, czarny chleb. To jest to. Pytam się, ja obywatel, Wojciech Szański, syn Ryszarda, mający świadomość strategicznej historii państwa i ojczyzny, czym zajmują się ludzie rządzący tymi państwem i ludźmi? Tak jest. Posłowie. Co on powiedział? Senatorowie. Nie, no, bo ja usłyszałem tylko jedno zdanie do głosu. No wiesz sobie tego. Oni się z nimi są. Proces, nie? No to ten. Przestraszyliście działania artystycznego. Przestraszyliście pija. A nie boją się mów szefa NATO. Nie mogę powiedzieć, że tak dbający o swoje życie, bagatelizują w obecnej sytuacji. Takie mam okazję, że nie ma.
Jeśli dojdzie do wojny, podejrzewam, że oni znajdą sobie bezpieczne miejsce. Będą potrzebni. Po dalszego sprawowania władzy. Sprawdziliśmy. Amerykańscy globalnicy przewidują, że ilość ofiar w Polsce będzie od 200 tysięcy do 10 milionów. Ludzie obchodzą tego.
czy nie szuka do Warszawy? Mówię pan, czy jego nawet nie chcieli obejrzeć. Przede wszystkim tego nie ma. No i mamy już sprawę. No i skończyła się transmisja. Dziękujemy Szymonowi Kowalczukowi z Białegostoku. Wartościowa postać. Człowiek, który współpracuje z Kamratami, który jest Kamratem, zakładał środowisko kamrackie w Białymstoku, wartościowy młodzieniec. Był dzisiaj w Bydgoszczy i filmował. Jego transmisję retransmitowaliśmy. Także tutaj od razu, żeby nikt nas nie posądzał o kradzież na sprawie polskiej, przy pomniku Romana Dmowskiego, przy krzyżu z Giewontu stojący za pomnikiem Dmowskiego, realizując tą akcję, że krzyż z Giewontu stoi za Dmowskim. Jesteśmy, nie poddajemy się, mówimy. Jest z nami oczywiście dobry duch marszu Dmowski na zamek, Ludwik Wlasiak, no przypomina się tutaj. Na tej siatce kontakt trochę znika, ale jest z nami, dzwonił, rozmawiał, zachwycony, obiecuje, że będzie w następnym roku, także wspiera nas jak potrafi, bardzo, bardzo zasłużony działacz narodowo-demokratyczny. No i ten człowiek, dzięki któremu idee narodowo-demokratyczne nagle trafiły do mainstreamu i zaskoczyły cały ten zbiór osobliwości rządzących w Polsce. Ten człowiek ma kłopoty. Także jesteśmy dzisiaj. Słuchaj, chodź tu siądź, przedstaw się, powiedz parę słów. Kolega jest z nami, żołnierz polski. Proszę, kolejny żołnierz w naszych szeregach. Chwileczkę. Bawić statyw. Dzień dobry. Poczekaj, dam ci mikrofon. Poczekaj. Proszę bardzo, blisko ust. Dzień dobry. To jest, mówię, sukces narodowości kupieckiej, że obchodzimy fałszywe święto narodowe 11 listopada, czyli przywiezienie Ziuka Piłsudskiego, Żyda litewskiego, Senmana Wergineta do Warszawy, a nie obchodzimy prawdziwego święta 28 czerwca podpisania traktatu wersalskiego. Proszę Państwa, no co ja mogę powiedzieć? No przykro jest, to jest przykro, że tłumów nie ma dzisiaj, a 11 listopada są. Także mówię, no ja ze swojej strony mogę tylko tyle powiedzieć, że ja mam swój marsz, mogę się panie doktorze zareklamować? Tak. Mam swój marsz po Boga polskiej historii, jest on, odbywa się 8 każdego miesiąca. Chodzę sam ze względu na pandemię, bo tak walczyłem, żeby ten nie chcieli mi uznać, jeśli będzie więcej niż jeden tych uczestników ze względu na obostrzenia i ograniczenia w ustawie o zgromadzeniach.
I ten marsz Pobłoga polskiej historii odbywa się 8 każdego miesiąca od 2020 roku. Domagam się powrotu Boga do hymnu narodowego, czyli zmiany na rotę, powrotu Boga do polskiej konstytucji, bo obecna jest ta konstytucja jest żydowska. Dlaczego żydowska? Bo ona... Dobra, jako organizator napominam cię, kolego, żebyś mówił oględnie, zrób dwa kroki do przodu, żeby pójść. Dobrze. 20 kroków. Dobrze. Znaczy, zrób dwa kroki do tyłu, żeby pójść 20 kroków do przodu. Aha. Nie jącz w stosunkach międzynarodowych. Mamy bardzo piękną konstytucję, którą chcemy poprawić. Mamy bardzo piękną konstytucję, chcemy ją poprawić. Mamy bardzo wspaniałych rządzących, cholera, ze świecą szukać takich. Chcemy ich zastąpić na jeszcze lepszych. Aha, można tak powiedzieć? Tak. No. Bardzo kochamy generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami. Cholernie kochamy, to jest nasza ojczyzna. Tu się urodziliśmy, tu stworzyli nam enklawę, taką zagródkę taką do bycia. Wybitni przywódcy europejscy. No, kim był hitlerzystami? Wybitnymi kolegami obecnych przywódców europejskich. A my chcemy to poprawić, żeby było bardziej po polsku. Nie używaj brzydkich słów, nie używaj pewnych słów, które są zakazane, bo są zakazane. Co to znaczy zakazane? Jak będziesz ich używał, dostaniesz łomot. Rozumiem. Ja dostanę łomot, chuj z tobą, umieraj, nie ma sprawy, ale ja nie chcę dostać łomotu. Rozumiem. Chcę, żeby zachował się, wiesz, mój kanał, chcę, żeby telewizja narodowa nadawała, dlatego bardzo się proszę o stosowanie mowy giętkiej. Po to masz język, żeby nie walić jak cepem. Nie masz języka jak cep, tylko masz języka jak język. Proszę cię, kochany, żebyś mówił oględnie, delikatnie i sympatycznie. Jesteśmy misiami puszystymi i bardzo kochamy dzisiejszą władzę. Jasne? Tak, jasne. Tak jest. No i kontynuuj. Po swojemu. Najmocniej przepraszam tą narodowość, więc domagam się powrotu Boga do hymnu narodowego, zmiany narotę, zmiany na jeszcze lepszą konstytucję. Domagam się powrotu historii na maturę jako obowiązkowy przedmiot obok matematyki do wyboru. Zmian w dostępie do broni, żebyśmy się nikogo nie musieli prosić, żadnych szanownych komendantów policji o nasz podstawowe prawo do obrony własnego miru domowego i siebie. Oraz kary śmierci za zdradę stanu i morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, tudzież z premedytacją. Także ja ze swojej strony to wszystko. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie odbywa się proces naszego szanownego kolegi Wojciecha Olszańskiego, który retransmitowaliśmy. Właśnie chciałem powiedzieć jeszcze, że cóż ja mogę w tej sytuacji powiedzieć, czyli proszę Państwa, mówienie prawdy w czasach zakłamania jest czynem rewolucyjnym, a takich rewolucjonistów jak my troszeczkę się tępi. Mówimy, mówienie prawdy jest czynem, jak powiedziałem, rewolucyjnym. W czasach zakłamania. W czasach zakłamania i niestety wymaga i wysiłku intelektualnego, sposobu. Tak. Bo nie sztuka, że coś palniesz i pójdziesz się jeść. No właśnie to. Jeden Olszański wystarczy. Taki znak, że kurde, coś jest nie w porządku. No. Jak będzie się działo 200 ludzi czy 500, no to będzie 500 mniej na wolności. Dokładnie. My zostaliśmy na wolności i teraz to, co zrobił Olszański, musimy pociągnąć pod strzechy. Na ostatnim marszu Dmowski na Zamek było 8 tysięcy ludzi. W tamtym roku było, mówią, że 3 do 5 tysięcy. No. Kiedy on się odbywa? Marsz Dmowski na Zamek był w sobotę. Aha. W sobotę przed lub po 28 czerwca, w zależności gdzie bliżej. Aha. Odbędzie się zawsze marsz Dmowski na Zamek. Nie byłeś. Nie byłem. Straciłeś kompetencje. Nie widziałem. Straciłeś kompetencje. No. Szkoda. No dobrze, ale teraz już odzyskałeś kontakt, o czym informuję. Bardzo duży sukces w sobotę. Został uruchomiony Bodakowski, żeby to opluć. Oskarżył nas, że jesteśmy banderowcami. Oskarżył nas, że plugawiliśmy ulicę Warszawy jak LGBT. Także w ogóle mowa nienawiści. No, nie. Tutaj dopiero się Janowi Bodakowskiemu można dobrać do tyłka. No ale oczywiście my tego nie robimy, nie donosimy, no bo tylko zwracamy uwagę elektoratowi, że jest związany z Bąkiewiczem, czyli Konfederacją. Więc myślę, że dał przykład ludziom z Konfederacji poseł Braun, bo Braun był na marszu Moskwy na Zamek. Brawo! No brawo, panie Grzesiu. Także tam go... ja też miałem. Brawo, panie Grzegorzu. Miałem go tam złapać za nogawkę i tam wytargać, ale Olszański powiedział, nie, Eugeniuszu, broń Boże, no. Żadnych ataków.
No i ja nie, tak jak Państwo widzicie, nie zaatakowałem ani razu Brauna. Z racji, że no, czasami trzeba zrobić 5 kroków do tyłu, żeby pójść 50 kroków do przodu. Mm-hmm. Jeżeli z Braunem uda nam się zrobić listę wyborczą, no i oczywiście ludzie, bo wiadomo, przy Braunie to się kłębią różni tacy. Tak, tak. I oni by nas chcieli usunąć z każdej listy. Tak, tak, tak. Także jak będzie ruja i poróbstwo, bo będzie, czyli układanie list wyborczych, to my chcemy się na tej liście złapać. I ty się chcesz bardzo złapać? Na, chcesz na posła kandydować czy na senatora? Raczej wolałbym na posła. Na posła. Senator to dla mnie. Jak masz na imię? Piotr. Piotr, ale jak masz na nazwisko? Grad. Grad. Piotr Grad, skąd ty jesteś? Miejscowość tu się nazywa Bidziny Świętokrzyskie, a tu z Warszawą jestem związany poprzez sądy, poprzez pracę. Byłem... Pracowałeś w Boże, czyli tak. W biurze ochrony rządu. Tak. I się wyrzucili, ponieważ zauważyłeś, że banderowcy grasują. Nie, bo w ogóle wykipiało we mnie, proszę Państwa, wszystko, cała sytuacja ogólnonarodowa Polska, że Polacy wyjeżdżają. No teraz już wiemy dlaczego, że zastępuje się to innymi... Czyli do Boru przyjęto kilku braci z Ukrainy i się użyłeś, tak? No nie, dokładnie, niekoniecznie, ale mówię, ja mi wykipiało... Ale krzywdy nie zrobiłeś za to, że pracują w polskiej policji. Nikomu. Nikomu krzywdy nie. Proszę Państwa, jesteśmy misie puszyste, delikatni ludzie, kulturalni, narodowi, tak. Demokraci, elita narodu i państwa, tak. I nikomu nie zrobiliśmy krzywdy dotąd. Jesteśmy milutcy, siedzimy sobie w krzaczkach, w cieniu, grzecznie. Policja sprawdza, czy my tu jakieś zakazane znaki mamy. Nie mamy żadnych zakazanych znaczków. My po prostu grzecznie i mamy tylko znaczki w klaserach tak z argentyńskimi jest. Seriami. O! Proszę Państwa, chciałem powiedzieć że również, że jeśli, a propos oznaczków, jeśli chodzę w tym marszu 8 każdego miesiąca i nieważne, czy to deszcz pada, czy śnieg, czy jest mróz, czy jest tego, ja chodzę i proszę Państwa... Czyli poczekaj, to nie są może marsze, tylko bardziej spacery. Taki spacer. Zapraszam, to zaproś ludzi na spacer, żeby każdego 8 miesiąca, a naszego 8? Dlatego, że 8 się urodziłem. Pan Bóg... Czyli w swoje urodziny miesięcznice chodzisz sobie na spacery i jeżeli ktoś chce głosować na pana posła Piotra, tak? Tak. Jeszcze raz nazwisko? Grada. Na Piotra Grada ze Świętokrzyskiego, a jakieś pan Grada Świętokrzyskiego. Wyrzucili mnie z Lublina, bo były przetasowania list, czyli ruja i poróbstwo była w Lidze Polskich Rodzin i nagle Sendecki z Lublina, gdzie tam ożenił się, pracował, działał politycznie, tam robiliśmy różne rzeczy, z krzyżami żeśmy robili marsze i nagle okazało się, że łajdacy kłębiący się przy Giertychach, z Giertychem na czele, wyrzucili mnie aż i kandydowałem w Kielcach. 300 głosów na mnie padło, dużo, tak jest dużo, złego. No. W 2001 roku, 20 lat temu, widzicie także przetasowania łajdactwa, antypolski szachermacher był. Niestety podejrzewam, że jak Braun będzie układał listy, to będzie, a jak Mosakowski będzie układał listę, to niestety myślę, że też wyląduje gdzieś, kurde, nie wiem gdzie już, no w każdym razie jak do Świętokrzyskiego wyląduje. Nie przeklinaj, geniu. Przepraszam bardzo. Powiedziałem kurde. Powiedziałem tylko kurde. Przepraszam, dziękuję. To trzeba kurza twarz powiedzieć. Tak? W każdym razie, proszę Państwa, żebyście wiedzieli, bo zbliża się Sodoma i Gomora. Tak jest. Czyli termin wyborów. Wojciech Olszański przedstawił nam wizję optymistyczną, tak. Że wybory będą jesienią 2023. Tak. I do tego czasu będziemy mieli dwa gorące lata przed sobą. Będziemy się kamracić, pojedziemy na Grunwald, będziemy sobie pili z dzióbków, wszyscy się dogadamy, upijemy, wytrzeźwiejemy, zrobimy marsz Dmowski na zamek. Przejmiemy marsz niepodległości. Brawo. Bo nie będzie już marszu, nie ma już marsz niepodległości, ma złamany kręgosłup, jest udowodnione, że jest fałszem. Mhm. I wtedy co będzie? Wielka impreza. Dokładnie. 11 listopada będzie wielka impreza pod tytułem Krzyż z Giewontu Stolicy Dmowskiej. I wszyscy z Warszawy przyjdą tutaj i będziemy sobie jedli świniaki, będziemy sobie opowiadali, będzie wiec narodowy. Proszę Pani Pomorskiego, teraz Was zaproszę konkretnie. W tym roku, w 2022, wrzesień, listopad, proszę Państwa, 11 listopada jest w piątek. Czyli jak będzie 11 listopada, to już postawimy krzyż i impreza będzie trwała przez piątek, sobotę i niedzielę. Takie triduum niepodległości się zrobi, rozumiecie? To jest bardzo duża szansa, żeby ludziom wybić z głowy marsz niepodległości i powiedzieć, co z tą niepodległością było nie tak, a jak było naprawdę. Rozumiecie? I to jest wersja optymistyczna. Natomiast niestety wersja bardzo prawdopodobna jest taka, że już na 11 listopada będzie nowy rząd,
bo w październiku skurczyłyki z PiS-u zrobią wybory i my się do nich nie przygotujemy. I w tej całej gonitwie będziemy po prostu oszukani już na wstępie. Na wstępie, tak jest. Rozumiecie? O to tutaj chodzi, więc przyglądamy się, jak to PiS rozgrywa. No. Już tutaj Pitoń zaalarmował dzisiaj rano, czy wczoraj rano. Pitoń puścił informację, że już ten gościu z Siemianowic wyruszył i będzie schemat 4-9-4-9, czyli będą dwie radykalne listy. Jedna Konfederacji, czyli z tego, co się dostanie z Konfederacji, a druga lista tego Piecha z Siemianowic, a my będziemy tak między jedną listą a drugą, z jedną a drugą. I jedna i druga lista przekroczy 3%, czyli ci, którzy tę listę będą układali, dostaną dotację. Ale nie przekroczy 5%, czyli ludzie, którzy tam kandydują, się nie dostaną. Nie dostaną. Rozumiecie, o co chodzi? Wydymają, przepraszam, oszukają. 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 Przepraszam bardzo, Jarosław. Taki pan Jarosław. Jarek, pokaż się. Cenzor. Tak, cenzor. On powiedział, że jak będziemy przed tym najpierw zrobił łomot taki i pobije nas. Ale to nie są groźby karalne, tylko to jest pro publico bono. I teraz tak, co nam grozi? Grozi nam to, że taki dzielny Piotr Gram będzie wystukany, jak się mówi, i zostaje na lodzie. Jeżeli się okaże, że wybory będą za rok, to wtedy mam trochę więcej czasu, to wtedy się ustawimy na liście taki, siaki, owaki, jeżeli w każdym okręgu ustawimy jedną osobę fajną, każdy się dostanie, to wtedy dostaniemy się do Sejmu i będziemy mieli dotację. Ta dotacja będzie rozpracowana i nie będziemy siedzieli po krzakach, tylko będziemy mieli krzyż ze stali, zbudujemy, jest bambus, tylko ze stali zbudujemy. Taki, że cały rok będzie stał za Polskiem. Rozumiecie? Na dzieła artystyczne, Bartłomieja Kurzeli. No. Natomiast jeżeli historia przyspieszy, a raczej na to się zanosi, bo ci, którzy do tej pory służyli Bidenowi, czyli Trumpowi, to przerzucili się na Bidena. Kaczyńscy, jak wiecie, służyli Bidenowi. Tutaj Trumpowi. Tak. Tfu! Już wam mówię o co chodzi. Proszę państwa, uwaga. Krótki rys geopolityczny. Jak państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych jest Deep State i różni ludzie, którzy są poza Deep State, no bo się nie załapali. Ci bardziej wiadomo z korzeniami, to są w Deep State, wszyscy. A Deep State to jest agentura brytyjska, tylko zakamuflowana, bo Brytyjczycy już 300 lat temu się zorientowali, że rządy króla brytyjskiego są nie do zniesienia, co po prostu ludzie nie wytrzymają, po prostu utopią, rzucą coś na Wielką Brytanię i się Wielka Brytania utopi. Więc postanowili zrobić nowoczesne angielskie państwo, które będzie niby to w opozycji i będzie się nazywało Stany Zjednoczone Wolnych Ludzi. Rozumiecie? I tam agentura brytyjska tak pracowała, dorzucała i nagle Stany Zjednoczone zaczęły rządzić światem. Tak nic tego nizowego, tak przyszły i zaczęły rządzić. Dlatego, że Wielka Brytania oddała pola, bo się musiała schować za ich plecami. Tak? No i rządzą Stany Zjednoczone, a w tych Stanach Zjednoczonych Deep State. Ale dopchał się do władzy. Jeden z nich nazywał się Trump, taki fircyk, tylko że jak my go poznaliśmy, to już tak gruby się zrobił, taki fajny, taki misiowaty. No to fircyk, to taki to nic dobrego, ale wyglądał nobliwie i ludziom się, tym durniom, znaczy tym mniej mądrym w Stanach Zjednoczonych, się wydawało, że z Trumpem można wiązać jakieś nadzieje. Nam też się wydawało. No 4, nie, mi się nigdy nie wydawało, mi się nigdy nie wydawało, ponieważ... Ale co niektórym się wydawało. Wiem, że jeżeli na ślubie Trumpa z Melanią Trump, ona to wiadomo, chyba z jakiegoś słowiańskiego małego kraju, jeżeli Hillary Clinton i Clinton stary byli na ślubie i tańczyli, to znaczy, że to jest rodzina. Rozumiesz, nie? No oczywiście. Ale się okazało, że ten Trump jest ambitny i pokonał Hillary Trump w demokratycznych wyborach. I rządził przez 5 lat i wielu rozsądnych ludzi dało się rozbroić, uwierzyło w Trumpa. A tu Trump, już, i zastąpił go Biden. A ci nasi, ci, którzy rządzą w Polsce z PiS-u, są blisko Trumpa. To mówili, że Trump jest dobry. Duda pojechał i zamiast się dogadywać jak człowiek, to zaczął bez wazeliny włazić Trumpowi i powiedział, że będzie tutaj baza amerykańska, będzie się nazywała Fort Trump. To już w ogóle wywołał taki uśmiech tych wszystkich, którzy powinien zachowywał się jak Bantus, jak szef Bantustanu, jakiś kacyk. No i się skompromitował. No i teraz co się dzieje? Wnikliwi obserwatorzy zauważyli, że ci od Bidena nie lubią Kaczyńskich, tylko tutaj postawili na czele swojej działalności takiego byłego księdza, który się nazywał Hołownia. No. I to są służby watykańskie. Tak.
Ktoś bysty zauważył, że w klubie Hołowni jest Giertych. A Giertycha stryj w Watykanie rządzi służbami watykańskimi. I wtedy my w sztabie telewizji narodowej razem z sierżantem Wilczyńskim zorientowaliśmy się, że skoro Giertych popiera Bidena, to znaczy, że Trump nie wygra. Rozumiecie, bo skoro Bidena, jeżeli Giertych tutaj jest w sztabie Hołowni, to znaczy, że stawia na tego, na kto stawia na Hołownię. A kto stawia na Stanach Zjednoczonych na Hołownię? Biden. Biden. Wywnioskowaliśmy, że to Biden wygra, a Trump to może sobie podskakiwać. Tak. O, i wyszło na nasze. Tak. Jak sięgniecie do filmów telewizji narodowej, to my już w 2020 roku w maju mówiliśmy, że Giertych jest u Hołowni, to znaczy, że Biden wygra. Dni Trumpa są policzone. I ostrzegaliśmy. Mówiliśmy tym górnym z PiS-u, weźcie, nie stawiajcie, jeżeli chcecie przeżyć, to nie stawiajcie na Trumpa. W ogóle cicho siedźcie. Tak jest. Napiszcie jakąś naurkę dla Bidena, albo nie wiem, zróbcie coś takiego, żeby was nie mylili. No. A oni szli w zaparte Trump. Zaprosili Trumpa w ogóle, zrobili mu fetę tutaj z Melanią i cały pogrzeb na nic. No bo Biden wygrał. No i teraz jest kwestia taka, że żeby pokazać służbom watykańskim, że oni tutaj się nie cykają, aresztowali Romana. Aresztowali mecenasa Romana, żeby się to wypuścić szybko. Bo służby watykańskie dzwoniły do Bidena, a Biden powiedział, że no dobra, to już weźcie go, wypuśćcie, to będziemy kolegami. I tutaj Kaczyński się z Ziobrem się zreflektowali i dobrze zrobili. Dobrze zrobili, że uszczypnęli tego Giertycha, bo pokazali, że się nie cykają. Że oni się nie cykają, że kochają całą Amerykę i jak trzeba będzie, to będą również włazić do tyłka Bidenowi, bez mydła. Tak. Biden jest tak samo dobry jak Trump, że oni już nie kochają Trumpa, tylko Bidena, a żeby sobie Biden uwierzył, że oni go kochają, to oni są gotowi nawet Giertycha zaresztować, żeby tylko Biden ich pokochał. Bo jak wiecie Państwo, miłość służb watykańskich do Bidena nie jest bezinteresowa. Tam tylko jeden każe, żeby drugi patrzy, żeby drugiego wycykać. Nie miejcie wątpliwości. Teraz jest sytuacja taka, że Biden rządzi, a tu nagle ludzie od Giertycha dostali dotacje. Bąkiewicz jest od Giertycha. Nie wierzcie w to, że on jest jakimś tam samodzielnym przywódcą ONR-u. Nie ma ONR-u. Jedyny ONR, jaki istnieje w Polsce, to jest ONR pod Halę, do którego należy nasz przyjaciel Bartłomiej Kurzeja. Wszystkie inne ONR-y, to jest jakaś efemeryda, która powstała. Zaczęła gadać, że... W ogóle to jest ciekawe. Oni zaczęli gadać, że falanga i oni to faszyzm. To się w końcu sędzia jakiś zdenerwował i falangi zakazał. Stary polski znak floty polskiej, czyli ręka z mieczem, czyli mniej więcej fragment urody syrenki warszawskiej. Tak. Bo syrenka warszawska to jest dziewucha z gołym i z ręką z mieczem. Więc oni postanowili, że rękę z mieczem uznają za znak faszystowski. To jest w ogóle ciekawe, ale już nie wikamy, to nie używamy szczerze, że falangi, więc nie mamy problemu z falangą. Natomiast wielu porządnych ludzi ma, ponieważ jak Państwo wiecie, ta falanga to jest bardzo stary, dobry polski znak floty. No, ty jesteś wojskowy, tak rozumiem, jest. To znaczy ręka z mieczem. No oczywiście, że zawsze mieliśmy słabą flotę, ale marzenia mieliśmy wielkie. Tak, symbolem tych marzeń jest ręka z mieczem. Więc jeżeli my sobie dajemy amputować rękę z mieczem, to znaczy, że uznajemy podległość tego, kto króluje na morzach i oceanach. A kto króluje na morzu? No, Wielka Brytania i jej atrapa, czyli Deep State Stanów Zjednoczonych. Czy to można ich nazwać waspy? Czy można ich nazwać waspami? Nazywa ich waspy, bo to jest najlepszy skrót na oddanie tego, co oni tam robią. No. I teraz zobacz, co się dzieje. Bąkiewicz dostał kasę. Ale zamiast pójść do profesjonalistów i wynająć ciebie albo twoich kupi z Boru, żeby załatwić Sendeckiego bez mydła, to oni, słuchaj, napuścili na mnie człowieka niepełnosprawnego. By się zakochał w Koroblewskiej, rozumiesz? I zamiast mnie zabić cegłówką i nożem, to on się w niej zakochał, przyznał się do wszystkiego, oddał nóż, oddał cegłówkę, policja go spisała i policja na Bokotowie ma problem. Ma sprawę o zabójstwo, czyli poważną, o zabicie tego starego grubasa Sendeckiego, ale go nie zabili, rozumiesz? Ale dowody są, zeznania są. I co robi policja? No dostała radę od prokuratury, żeby nic nie robić. Sprawa, słuchaj, w listopadzie chcieli mnie zabić, minął listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 8 miesięcy minęło, już lipiec zaraz,
a policja na Bokotowie, jak dostała rozkaz, żeby Sendeckiego zabójstwa nie ruszać, to nie ruszać. I się okazało, że ma przełożenie na cały ten ruch narodowy, na kamratów, na tych różnych narodowców, bo narodowcy ostali cynk, że z tym zabiciem Sendeckiego to nie poważne, nie, to nie ma co się zajmować. Ja to śledzę, wiesz, bo tak za patriotem przyglądam się, jak ktoś robi patriotów w wała. Tak. I to można książkę napisać, że ktoś nas robi w wała w sposób inteligentny i systematyczny. W każdym razie ciekawi mnie, co to śledztwo w końcu wykaże, bo ja już wiem, bo ten łajdak, co miał mnie zabić, no zadzwonił do mnie i wszystko jeszcze byłem powiedział. Więc ja czekam tak, wiesz, stłuczone ramieniu, bo w końcu ktoś postanowi, że jednak trzeba Sendeckiego dobić, wynajmą profesjonalistę i koniec z telewizją narodową. Koniec ze śmiechami przy pomniku Moskiego. Koniec. No? I taka to historia. I w tej całej sytuacji, my narodowcy zorganizowaliśmy bardzo udany marsz włoski na zachód. Kamratu się najechało stanie Polski. Cała Polonia przyglądała się z zapartym tchem. Wściekły Bodakowski zaczął krzyczeć, że mu pluga winny, że banderowską flagę. Pomyliło mu się. Tak. Flagę Hutnika. Pomarańczowo-czarną, a on to zinterpretował, że ona jest czerwono-czarna i zaczął robić dym, że to w ogóle Olszański, o ma dowód, o dowód, dowód Olszański zdradził, a nie mówiłem, o! Wyszedł na Durnia. No ale to taki jego chleb, żeby wychodzić na Durnia i potem odkłamywać, potem się tłumaczyć. Za każdym razem, czy odkłamuje, czy kłamie, czy odkłamuje, czy kłamie, to ktoś go czyta, bo to jest taki charyzmat Jana Bodakowskiego. No i teraz mamy proces. Tutaj słyszeliśmy, że są wyczytani różni świadkowie do przesłuchań. Także proces będzie trwał. Za chwilę się pewnie zacznie kolejny proces. No i nasza sprawa w sądzie utknęła. I jeżeli tutaj Deep State pozwoli, a nawet zażąda od pana naczelnika państwa, Jarosława Kaczyńskiego, żeby były przyspieszone wybory, będą przyspieszone wybory i pożegnajmy się z nadziejami, że się załapiemy do Sejmu czy do Senatu. Tak będziemy jest. Dalej musieli tutaj skrować i robić, prawda, chleb, zarabiać i tak. Radzio, co się będzie chciało? Co takiego robić sobie? Wojciech Olszański coś powiedział o mnie podczas procesu sądowego. Nie wiem co dokładnie, ale jak coś to odcina się całkowicie. I nie mam nic wspólnego z tym, co powiedział. Ale on powiedział, że jesteś dobrym, szlachetnym człowiekiem. Tak jest. Że jesteś wspaniałym człowiekiem, który przy pomniku Dmowskiego z doktorem Sendeckim całe lata działał, aż cię Bąkiewicz skaptował przez swojego sługusa Damiana B. A, to jeśli tak powiedział, no to chwała mu właśnie za to właśnie, bo ja to źle zrozumiałem, więc przepraszam, ja mam śmiałość taką, że jak czegośkolwiek nie zrozumie, i coś źle powiem, to potrafię powiedzieć przepraszam, także po prostu przepraszam wszystkich, których po prostu skrzywdziłem swoją głupotą i naiwnością. Brawo za... Szlachetny Radosław Siedlecki, proszę Państwa, przyznaje się do błędu, przeprasza. A co powiedział Wojciech Olszański, to się mam nadzieję dowiemy. Co? A i żeby była jasność, lekarz mnie nie przekupił, tak jak niektóre osoby twierdzą, nic a nie dał. A kto to jest ten lekarz? Znaczy doktor Eugeniusz Sendecki, ale niektóre środowiska twierdzą właśnie, że lekarz ratownik, którzy mi po prostu pokazali mówić. Słuchajcie, wy wszyscy, którzy kwestionujecie, że jestem doktorem Sendeckim, czyli lekarzem i mówicie, że jestem ratownikiem, tutaj od razu panu Jaworowskiemu odpowiem, to po co wy takie rzeczy mówicie? Mówcie, że salowy jestem, salowy, że nocniki wynoszę, baseny i pościel. To też jest zaszczytna praca, chociaż mniej zaszczytna niż lekarza. Jeżeli chcecie zniszczyć mój prestiż, to możecie na mnie pluć już tak z grubej rury, takim ciemnym glutem od razu. Salowy Sendecki. Powiem tak, że żadna praca nie hańbi. Żadna praca nie hańbi. Więc kimkolwiek by nie był doktor Eugeniusz Sendecki, to żadna praca nie hańbi. Mówię to w jednodniowym dniu pojednania. I także po prostu przepraszam wszystkich, których po prostu krzywdziłem swoją głupotą i naiwnością raz jeszcze. To znaczy tak, jest faktem, że żadna praca nie hańbi, ale są prace bardziej zaszczytne, takie przynoszące splendą. I taką pracą jest praca lekarza. I dlatego o lekarzu się mówi pan doktor. To jest normalne. Zresztą doktor dokładnie znaczy lekarz w języku łacińskim, a ten język jest dla nas językiem wzorcowym, jeżeli chodzi o Polskę. Więc proszę mówić pan doktor, ale jeżeli ktoś do mnie powie Eugeniusz albo Gienio, się nie oprasza.
Natomiast już kwestionowanie i mówienie, że utraciłem prawo wykonywania zawodu, jest po prostu kłamstwo. No nie utraciłem prawo wykonywania zawodu. Jeżeli chodzi o świat lekarski, mam swoje zasługi w świecie lekarskim, o których powiem w innym miejscu. Natomiast jestem działaczem narodowo-demokratycznym. Jestem w partii, która się nazywa Stronnictwo Narodowe im. Wąskiego Romana. Współpracuję z Olszańskim. Jestem katolikiem. Mam swoją kartę katolicką za młotu, którą wydaje mi się, że odczytałem w sposób należyty. No i tworzę telewizję narodową tak, jak potrafię. Wydaje mi się, że na średnio dobrym poziomie. Natomiast zawsze daję głos różnym ludziom, którzy przyjdą i coś chcą powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ci mówiłem, tą panoramę polityczną, to my jesteśmy w czarnej bani. Dokładnie. Okazuje się, że cała nadzieja w urzędnikach państwowych, tak jest, w policjantach, w samorządowcach, w ludziach rządu i w Kaczyńskim. Mhm. Ponieważ oni zaczynają dostrzegać, że poziom, do którego zostało sprowadzone nasze państwo, jest naprawdę niepokojący, bo w pewnym momencie obywatele mogą się przestać z państwem utożsamiać. My, patrioci, nie ma problemu, my jesteśmy, kochamy Polskę, jak ona by nie była, to my ją kochamy. Natomiast ludzie mogą zacząć głosować nogami. I dlatego tym ludziom trzeba oddać to, co ludziom się należy, czyli patriotyzm, elementarną uczciwość w rządach, elementarną sprawiedliwość. I się okazuje, że narodowcy są bardzo ważni. Tak. Ponieważ to my nazwaliśmy tutaj przy tym pomniku pana naczelnika państwa panem naczelnikiem państwa, wzbudziło to nerwowe uśmieszki, a potem wszyscy zrozumieli, no takie mamy państwo z naczelnikiem. Mieliśmy Piłsudskiego przed wojną, źle się skończyło. Mamy Kaczyńskiego, i co to znaczy? Może się cholera źle skończyć. Co to znaczy? Grozi nam wojna nuklearna z Rosją, chociażby. Nie chcemy tego. Trzeba podjąć działania, żeby po prostu Kaczyński, Biden i jego słudzy nas do tej wojny nie wprowadzili. Ja się przyglądam działaniu rządu i widzę, jakie różne ruchy podejmuje. Niepokoję się, ale przynajmniej artykułuję, co mnie niepokoi. I okazuje się, że zamiast wylądować w więzieniu, to mogę tutaj być i działać. Nie? Policja zamiast mnie spałować i wynieść, to tutaj przysłuchuje się, notuje, co ja robię, ale impreza trwa. Co to znaczy? Że państwo polskie, myślę, otwiera się na patriotyzm, na prawdziwych narodowców, na prawdziwych, autentycznych narodowców, którzy zaczynają o pewnych sprawach mówić głośno. Przecież my mówimy bardzo wyraźnie. Elita naszego narodu i państwa to są ludzie, którzy byli w Gestapo, w KGB, NKWD. I żeby po prostu to państwo normalnie istniało, trzeba tą elitę po prostu wyjaśnić. Dokładnie. Już nawet nie chodzi o to, żeby o ich odsunąć od władzy, ale żeby ich nikt nie szantażował, niech oni się po prostu przyznają. Przyznają, tak. Dlaczego? Dla bezpieczeństwa ich. Dla ich bezpieczeństwa, i naszego państwa. I naszego, mamy wspólny interes. Tak. Był interes profesor Żaryn dzisiaj. Przypomnę, rok temu była delegacja od pana prezydenta. Dwa lata temu był 28 czerwca pan prezydent Duda. Były wybory, to Bąkiewicza przyszedł. Pokazał, że on tutaj popiera narodowców, narodową sprawę. Także teraz mamy pewien regres, bo już rząd zrobił ze dwa kroki w tył. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak tak przestudiować, jak się zachowała policja czy służby miejskie wobec nas tutaj w tą sobotę, no to muszę powiedzieć tak, ja poczułem się jak w wolnym państwie, gdzie mnie szanują tam poza paroma jakimiś incydentami. Natomiast naprawdę tutaj pan szefował tutaj policji pan Kudła, no wzorowa postawa policyjna, po prostu człowiek, którym sensownie można zarządzać państwem. No. Można spać spokojnie, jeżeli Kudła jest na straży. Nie? I to są pewne rzeczy, bo przychodzi czas. I czas jest jak woda. Wszystko rozpuszcza, wszystko przemienia. Ja chciałbym powiedzieć, nazywam się Grad Piotr, jeszcze raz przypominam. Proszę mnie nie kojarzyć z posłem Sławomirem Granem, który był, jak wiadomo, zamieszany w upadek naszych pięknych, cudownych stoczni, gdzie po prostu nie mogłem... Uważaj. Gdzie nie mogłem... Od razu, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pracę polityczną, to pamiętajcie, jeden z ważniejszych elementów pracy politycznej to jest umiejętność gadania. A jeżeli dobrze gadasz, to musisz dobrze wyemitować głos. Więc opierasz sobie o tu, o tak. I wtedy jak gadasz, to ruszasz głową i cały czas ten głos jest słyszany. Opierasz sobie o podbródę i mówisz, ok? Masz.
Dziękuję bardzo za naukę i chcę powiedzieć, że nazywam się Grad Piotr. Proszę mnie nie kojarzyć z posłem Sławomirem Gradem, który był zamieszany właśnie w upadek polskich stoczni. Po prostu nie mogą przeżyć, gdy właśnie tam jeden ze stoczniowców związkowiec po prostu płakał. To było nie do zniesienia, gdy facet płacze, kurczę, ze względu na niemoc, że taki wielki zakład, jeden, drugi czy trzeci upada, proszę Państwa. No i co chciałem powiedzieć? Ja się troszeczkę tak, może mam inne zdanie niż pan doktor Sendecki. Moim zdaniem pan Jarosław Kaczyński kalkuluje. Cały czas kalkuluje. Nie można tak rządzić państwem, że kalkulować. Trzeba po prostu rządzić państwem. Państwo trzeba rządzić odważnie, decyzje mają być podejmowane. Proszę Państwa, no, ludzie widzą, co się stało za czasów COVID-a, widzą, co się dzieje w mediach, że Władimirowicz Putin zabił COVID-a. Teraz jest szykowana jakaś znowu to mafia, ospa, znowu jakiś tego. No ludzie widzą tego, zagranica też widzi. Obawiają się, proszę Państwa, interwencji zagranicznej. Na razie nas właśnie Rosja bada, tak w sangu wojennym maca nas i proszę Państwa, są ruchy na Dalekim Wschodzie, są ruchy na morzu, także no, może być różnie. Ja ze swojej strony chciałem podziękować panu doktorowi za całokształt służby, czy to jeden rok, drugi czy trzeci, pan doktor cały czas działa. Nie jestem w jego stronnictwie tego, ale mówię, ja podziwiam tego człowieka, że cały czas przychodzi tu, nie można powiedzieć, że marnuje swój czas, ale swój czas święty poświęca i po prostu dla sprawy narodowej, także zachęcam patriotów, którzy chcą coś zrobić do tej walki. Także państwo polskie, czy polińskie, jak to nazywa pan Andrzej Duda, czy już, jak nazywa nasze państwo, Pol-Ukrą, no używa takich miękkich pałek. Tą miękką pałką jest właśnie układany aktualnie pan Wojciech Olszański sądowo właśnie. To są właśnie takie metody. Są jeszcze inne metody. Ktoś, kto jest bardzo radykalny, no niestety popełnia samobójstwo i tego. Także, proszę Państwa, do odważnych świat należy, nie ma się co załamywać, trzeba się modlić za tych ludzi, czy żywych, czy tych, którzy zginęli, to są nasi patrioci. Oni zginęli za naszą sprawę. Jeszcze raz przypomnę, że przykro jest to patrzeć, że fałszywe święto narodowe jest tak fetowane, jest już, no zaczyna ten marsz już powoli upalać, ludzie no przyjrzeli na oczy, widzą co się dzieje i proszę Państwa, zaczyna, co niektórych tu mówi, jest bardzo duże zainteresowanie i ludzie dochodzą, patrzą na plansze, co to jest za święto, widzą flagi, widzą cały ten przygotowany tutaj, no wszystkie te, jest nawet po pierwsze Romana Dmowskiego, które pan doktor Sendecki przygotował, coś pięknego. To cóż, oddaję na razie głos. Poprawka, po pierwsze Romana Dmowskiego, to, które tutaj widać, oto tak. Tutaj, o, jest dziełem wielkiego artysty Rejdlera, Bartłomieja Kurzej. To nie widziałem. Jeszcze jest to po pierwsze, słuchaj, to. Mosiężne. To jest z Mosiądzu, metaloplastika, to jest genialny odlew. Też magistra sztuki Bartłomieja Kurzej. Także poprawka tu jest zawsze. Proszę pamiętać, że mamy naprawdę w swoich szeregach geniusza, którego warto mieć, który coś wielkiego wyrzeźbił już i trzeba go właśnie, jeżeli ktoś na grobę panu zrobił, znaczy jakąś rzeźbę, czy chce panu się operować, to nam zawsze trzeba albo się do niego zwrócić, albo do mnie, bo ja jestem oficjalnym marszantem artysty, rzeźbiarza, Bartłomieja Kurzej. Przypomnijmy, co to jest marszant? Marszant to jest taki gość, który, że ktoś rzeźbi, no to musi być ktoś, kto właśnie tą rzeźbę potrafi sprzedać. No to ja bym bardzo chciał, żeby jeżeli ktoś chce kupić tą rzeźbę, może się zgłosić. Ja oczywiście nie biorąc dla siebie żadnej prowizji, z racji, że jestem przyjacielem Bartłomieja i my powinniśmy wszyscy być Bartłomieja zainteresowani.
Natomiast, proszę Państwa, tutaj mamy na czacie różne wypowiedzi. Okazuje się, że fani telewizji narodowej są poruszeni tym, że istniejemy tutaj, że rozmawiamy. Podnoszona jest kwestia przyjaźni Radosława i innych kolegów. Tutaj Space Cowboy pisze, Kieliu, co tu masz za fiksację z tym Giertychem? Którym Giertychem? Jest kilku Giertychów, panie Space Cowboy. Jeden siedzi w Watykanie i bardzo dużo waży, jeżeli chodzi o politykę narodową. Polską i międzynarodową. Tutaj Space Cowboy napisał o Bąkiewiczu brzydko i tutaj YouTube cię zablokował, bracie, także to nie ja. Nie miej do mnie pretensji. Hajli Hajlo pisze, nie ośmieszaj światopoglądu pana doktora, on cały świat ma zbudowany na spisku Giertycha i Dorotersztrasse. No dziękuję, dziękuję. Przynajmniej zapamiętałeś, jak się pisze Dorotersztrasse. Pani Zofia, inwektywy Potockiego w stosunku do was. Tak, były inwektywy. Mi się wydaje, że trzeba szukać dług porozumienia. Pan Potocki był zaproszony przez Wojciecha Olszewskiego, miał przemawiać. Doszło do jakichś nieporozumień. Podobno został wypłoszony przez kogoś, kto się tutaj wtrącił, przez osobę, która podobno występowała w moim imieniu. Ja poszedłem do pana Podolskiego, przywitałem się z nim, pozdrowiłem serdecznie. Nie dałem żadnych postaw, żeby miał wobec mnie kompetencje. Także kto to zrobił, dlaczego, nie wiem, żądam wyjaśnień, bo no, powiedział w jakimś radiu, że podszedł jakiś człowiek i go molestował, ośmieszał, czy zaprzeczał idei drugiej RP. I to nie ja. Zresztą sam pan Potocki wie, że jakiś człowiek to zrobił. Ktoś w moim imieniu. Kto to był? Nie wiem. Kulturwa pisze. Jesteście skończeni konfidenci. No, panie Kulturwa, takie rzeczy. Emil Korecki tu się wtrąca swoimi zachowaniami. Dużo pytań do Radka Siedleckiego. Dobrze. No są różnego rodzaju wpisy, no aż myślę, że aż się powie ich cytować. Jakie tam pytania są do mnie? Pytania Radosław, o której jest live, pyta pan Kerej. Kerej pisze, Gierku, przeproszę Radosława. To już odpowiadając na to, jeśli można. Tak. No. Kiedy będzie live? Zgodnie z jednodniowym paktem porozumienia, jak live trwa u jednej strony, to druga strona czeka, aż przestanie trwać live z kultury osobistej. Ze względu na to, że ja potrafię się zachowywać, mimo że czasami nie wychodzi mi, tak jak na tych ostatnich live'ach. Zarzucacie mi właśnie, że jestem zdrajcą, że przegrałem. Nie, ja się nie czuję przegrany. Zarzucają lekarzowi, to znaczy, tak, dobrze chyba powiedziałem, tak? Nie, doktorowi, tak. Doktorowi Sendeckiemu, że znów zaczął wykorzystywać upośledzonego radia. Macie dowody na to? Nie, więc przestańcie gadać głupoty. Ja nie jestem upośledzony, tylko po prostu jestem pokrzywdzony przez dzieci, które mnie po prostu uszkodziły w szóstej klasie podstawówki i mam pourazową epilepsję. I dlatego może mam taką dykcję, jaką mam po prostu i zachowuję się tak, jak się zachowuję. Ale no, niestety, ale taki fakt jest. Jeden już z nich nie żyje, bo niektórzy jak twierdzą, ręka boska go dotknęła. Nie wiem,
niech będzie mu lekka ziemia, ja to mu już wybaczyłem, bo katolik potrafi przebaczyć, wybaczyć, wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekoista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Niech spoczywa w pokoju. Rafale, wybaczyłem Ci, jeśli słyszysz, bo jestem święcie przekonany, że Bóg Ci przebaczył i jesteś w niebie. I jeśli słyszysz, no to miej święty odpoczynek. Także po prostu to jest jednodniowe porozumienie z lekarzem. Pewna dziewczyna mi pisze, cały czas na Facebooku, że Eugeniusz mnie rozegrał jak najgorszego po prostu, że nie powinienem w ogóle do jednodniowego porozumienia w ogóle podchodzić, przegonić ich w krzaki tam, gdzie ich miejsce. Nieprawda, Eugeniusz powiedział, że przecież mu nie zależało na zajęciu placu na Rozdrożu, tylko tutaj, bo tutaj jest przynajmniej chłodniej. To znaczy dwie rzeczy. Krzyż z Wielomotą stoi za Dmowskim, więc w sposób oczywisty nasza praca koncentruje się za Pawła Księżowskiego. Nie zrobiliśmy to, co można robić, czyli postawiliśmy krzyż. Jeżeli chodzi o kwestię imprez, koncentrowania, to naszą intencją nie jest zajęcie placu na Rozdrożu, w sensie, że niedopuszczanie, tylko właśnie zapraszanie, ubogacanie, zorganizowanie dwóch imprez takich przez Telewizję Narodową, czyli koncertów Iwana Komarenko po Czesunku Świniakiem, to jest właśnie świętowanie, to jest właśnie na radość obliczone. Natomiast naszą intencją nie jest tak, że mamy tutaj zająć, żeby kogoś nie dopuszczać. Także, a to co się wydarzyło, że sam pisałeś wiele razy, że masz zajęte i że mamy się wynosić, to było takie poniżej pasa, ale wiadomo, że to robiłeś. Przeprosiłem przecież. To robiłeś pod jakimś wpływem. To wiesz, tam wróciłem. Ale jedno jest pewne, że teraz jest święto, jest 20 czerwca i jesteśmy razem. A 25, kiedy był tutaj tłum ludzi, kiedy się tutaj rozpoczynał marsz Wąski na zamek, nie przeszkadzaliście nam. I to są fakty. Nie przeszkadzał nam Radosław 25, w ogóle tutaj nie było. A szkoda, bo gdybyś się ustalił ze swoją tutaj wystawą, to byśmy tobie krzywdy na pewno nie zrobili, bo wystawę masz interesującą. Brakuje moim zdaniem najważniejszego elementu z życia Romana Dmowskiego, natomiast do tej sprawy można wrócić i za miesiąc, i za rok, nie ma problemu. Ale chcę wrócić do tego momentu, bo jak mówisz, jeden z tych chłopców, który tobie zrobił krzywdę, nie żyje. Ale ostatnio też groził wypadek, miał drugi z tych chłopców, to jesteś łatwy chłopiec. Z tego, co doszły mi słuchy właśnie, to kolega z nim jechał samochodem, no i nie wiem, czy nadużyli prędkości, czy nie, już nie mnie to oceniać. No i został trochę poturbowany, nie wiem na ile to jest prawda, bo słyszałem właśnie, tylko słyszałem właśnie od moich znajomych, że w szpitalu jakiś czas leżał właśnie, więc pozdrawiam Cię Piotrze, nie mówię nazwiska, bo jest RODO. A jeszcze chciałem, jak już mam mikrofon, powiedzieć, w ramach jednodniowego porozumienia serdecznie zapraszam na koncert Iwana Komarenko tutaj centralnie przed pomnikiem Dmowskiego Romana. Nie jest to akt zdrady, tak jak piszecie, akt przegranej, że Eugeniusz wygrał. Tu nie chodzi o wygraną, o przegraną. Tu jest dzisiaj bardzo ważne święto. Powtarzam, do waszych kochanych, kochani troliki, którzy nie rozumiecie tego i na pewno tego nie zrozumiecie, bo jesteście po to, aby trollować i spamować. Ale powtórzę raz jeszcze. Dziś, 28 czerwca, jest i to jest rocznica podpisania traktatu wersalskiego przez Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i trzeci, który się przyczynił właśnie, Zamojski. Dał pieczęć. Tak, Zamojski właśnie dał pieczęć właśnie. Ja ze względu na to, co jest, prawda?
postanowiłem, żeby nie rozbijać tego święta. Romanowi Dmowskiemu należy się wyrazisty szacunek z obu stron. Można się nie zgadzać w różnych kwestiach społecznych, można nie zgadzać się w poglądach, ale dziś należy zachowywać godność, jedność taką, jak należy się Romanowi Dmowskiemu, a później ewentualnie drzeć koty na siebie. Jeszcze coś chciałbym powiedzieć. Tak właśnie mówicie właśnie, ale mówicie, że jutro już będę darł koty na telewizję narodową, na Urszańskiego, na wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Jutro i pojutrze wracam do pracy. Będę tak ciężko zajęty, tak ciężko zapracowany, bo muszę zarobić w końcu na wyjazd do tej Miedziugorii. To był właśnie jeden komentarz właśnie, że jeśli cię nie stać na wyjazd do Miedziugorii, to nie żebrz i odwołaj ten wyjazd. A ja właśnie uważam, że powinieneś jechać do Miedziugorii, że wszyscy porządni ludzie powinni ci dołożyć, żebyś tą pielgrzymkę właśnie zrealizował, ponieważ twoja obecność w Miedziugorii jest bardzo ważna. Przypomnę, że kiedyś zostałeś wyekspedowany do Francji. Wtedy, kiedy trzeba było bronić krzyża Plannermel, jak się nazywała ta miejscowość? Plarma. Plannermel, czyli to jest taka miejscowość, gdzie komuś się zaczęło nie podobać, że jest pomnik Jana Pawła II. Nie, chcieli krzyż usunąć. Z tego pomnika chcieli usunąć krzyż. A ja go obroniłem. Chcieli usunąć z tego pomnika krzyż, ten, który trzymał w ręku świętej pamięci Jan Paweł II, a ja obroniłem go i do tej pory stoi w nienaruszonym stanie. Drugą eskapadę, którą ufundowaliśmy ci i jesteśmy z tego dumni, to była eskapada do Rzymu, gdzie egzorcyzmowałeś Wojciecha Giertycha. Tak jest, dokładnie tak. Stałem dokładnie pod bramą Spiżową, tamtą właśnie, gdzie został zamknięty, gdzie się odgradza. Udało mi się wydowiedzieć od zakonników w języku angielsko-włoskim, bo jakoś tak się porozumiałem. Ciężko mi było, ale no wiadomo, ale udało się, bo człowiek człowieka zrozumie, nie tak jak wy słodkie troliki, nie rozumiecie tego jednodniowego paktu pojednania dla dobra wspólnej idei dla Romana Dmowskiego, ale będę się modlił za was w Miedziugorii, żeby wam klapki z oczu spadły. W Medjugorje, Meczu, czyli między Gorje, między górze. Tak się nazywa miejscowość po chorwacku, Medjugorje. Medjugorje. Tak jest, także trzeba Radzia wysłać do Medjugorje z misją, żeby modlił się o pokój, żeby nie było wojny z Rosją, bo wojna z Rosją to jest armagedon nuklearny. Dokładnie. Naprawdę, to co to jest, wiecie, to taka fajna atmosfera, takie lato i ktoś może zarzucić, że my sobie błaznujemy. Słuchajcie, rzeczywiście nie wygląda to może poważnie, ale my naprawdę nie musimy być poważni, jak mówimy o najpoważniejszych rzeczach. Wyjazd Radosława do Medjugorje. Bo dużo można mu zarzucić, ale ja myślę, jestem pewien, że będzie się modlił szczerze w naszej intencji. Jest takie stare, średniowieczne, taki stary, średniowieczny zwyczaj, że wysyła się człowieka z pielgrzymką, żeby niósł nasze sprawy do Matki Bożej. Więc myślę, że ta pielgrzymka, trzeba ją będzie Radosławowi zorganizować, trzeba będzie dołożyć, jeżeli ktoś dołoży Radosławowi, niech melduje mi, żeby za dużo nie zebrał, bo jak za dużo zbierze, to może zmalwersować i gdzieś tam zatrzymać się w Budapeszcie, prawda, na upojne noce. Nie, na pewno nie. Ja tam nie wiem. Mi to. Ja tam nie wiem, ale jak będziesz miał kupę szmalu, to może ci się jakaś pokusa zdarzyć. Poza tym to jest pielgrzymka organizowana stricto katolicka, czysto katolicka, więc tylko na 10 dni się tam jedzie się modlić, zwiedzać i nic poza tym więcej. A panie, będą brały czysto męska pielgrzymka czy koedukacyjna? I panie w podeszłym wieku też będą jechać, które mnie całkowicie nie interesują. Dobra, w każdym razie, proszę państwa, zanosi się grubo. A kiedy ta pielgrzymka jest? 30 lipca. Także do 30 lipca jest jeszcze miesiąc. Trzeba Radosława wesprzeć. Także róbmy swoje.
róbmy swoje z Bogiem, zwyciężymy z Bogiem tak i Maryją, wszystko pokonamy. Wszystko pokonamy. Wszystkie przeciwności losu pokonamy. A jeszcze kolega Piotr Graty chce coś powiedzieć, proszę bardzo. Ja chciałbym tylko przekazać tym, którzy właśnie tak źle życzą, nic nie robią, tylko za komputerkiem siedzą i źle wypisują, na wszystkich, na wszystko ludziom, którzy działają, cokolwiek robią, czy w dobrej, czy w złej intencji. Nieważna to jest rzecz Boga, to jest rzecz, jeśli nie wierzycie w Boga, to karmy, czy życia. Życie się odwinie, karma się odwinie, Pan Bóg wynagrodzi. Moi drodzy, pełen szacunek dla Radzia, dla pana doktora Sedeckiego za to, co robi. Sam wiem po sobie, mój marsz Pomaga Polskiej Historii 8 każdego miesiąca. Spacer. Marsz, panie doktorze, marsz. Bo ja maszeruję. Żołnierz nie spaceruje, żołnierz maszeruje. Panie doktorze, chciałbym panu powiedzieć, że nie jest pan sam w takim tych. Proszę się nie poddawać, proszę się nie przyjmować takimi rzeczami jak tego z mojej strony. Słuchaj, napisałem opis. Wielkie Dobrze. Święto Narodowe i proces polityczny Wojciecha Olszańskiego. O wszystkim rozmawiamy w dobrej wierze. Piotr Grat z Boru jest z nami. O tym, że się znaczy, ja nie jestem, nie ma Boru. Ale jest, ty jesteś z Boru już do końca życia, powiem. Tak jest. No. Była taka formacja, pilnowała rządu i jakby się pilnowali, to tylko dwa zamachy. A tak jakby się nie pilnowali, to by ten rząd już dawno upadł. Tak jest. Proszę państwa, ze swojej strony chciałem powiedzieć, że również podczas mojego marszu są opróbane elementy narodowe, takie jak flaga na przykład raz. I to przyglądam się ludziom przeważnie tego. No, Polak ukraińskiego pochodzenia przyjeżdżając na przykład powiedział mi zdejm tą szmatę, ale no, przejechał rowerem szybko tego, wiedzą państwo, nie przyjmuję się takimi rzeczami, modlę się za tego człowieka, tak samo za te wszystkie kobiety narodowości kupieckiej, które tam prześladują cię. Ale pewnie im się podobasz. Także słuchaj, nie martw się. Proszę państwa, 2 godziny trwa nasza audycja poświęcona takiemu zderzeniu. No, wielkie święto, był profesor Żaryn, bardzo fajnie. A tam w dalekiej Bydgoszczy proces polityczny, proces ustawiany, proces, gdzie sędzia widać, że sprawą jest zażenowany, ponieważ ten człowiek Olszański powinien dostać medal za ofiarność, za odwagę, a jest ciągany po sądach, co do przyjemnych rzeczy nie należy. Natomiast chcę zwrócić uwagę państwu na pewną rzecz, której w Warszawie nie uświadczysz, mianowicie sala sądowa, wysoka, monumentalna. Ja powiem tak, że ja do tej pory miałem parę procesów, i byłem na paru procesach. Ja do tej pory tak monumentalnej sali rozpraw sądowych nie widziałem. Jak przed wojną. Także porządny, pruski chyba, albo niemiecki sąd, gmach. I w tym gmachu człowiek chyba wierzy w sprawiedliwość, bo pięknie ten gmach wygląda. Pozdrawiamy Bydgoszcz, zadzwonimy do Szymona. Poczekaj, zadzwonimy do Szymona, bo Szymon jest godzien, żeby go teraz wesprzeć i wspomnieć. Z racji, że pięknie tą transmisję wykonał. Myśmy z tego skorzystali, a jeżeli skorzystało się w mediach, to żeby nie być oskarżonym o plagiat, trzeba podziękować, trzeba się przyznać, pierwszemu trzeba się przyznać, żeśmy taką transmisję dokonali, no to się przyznajemy. Dzwonimy do Szymona. Szymon. Kto przyszedł? A to dobrze, pozdrów serdecznie. No dobrze, dzwonimy do Szymona. A dobra? Dobra, czyli nie wiem. Ja nie widziałem. Jeszcze. Ale panie doktorze, dzień dobry, witam. Cześć Szymon. Szymon, słuchaj, jesteśmy przy pomniku Dmowskiego w Studiu Telewizji Narodowej. Czyli jesteśmy na linii, tak? Tak, i słuchaj, twoja transmisja była cały czas retransmitowana. Rozumiem, więc dziękuję bardzo. Także słuchaj, wzywam publicznie wszystkich, którzy miłują Polskę, którym zależy na przepływie świadomej informacji, pod kanałem, pod każdym filmem na kanale Szymona Kowalczuka,
jest numer konta i zapraszam i proszę i popieram, bo mam jakiś tam autorytet, więc udzielam swojego autorytetu. Trzeba Szymona wspierać, więc jeżeli można, Szymonie, na twoje ręce i przy twojej świadomej obecności publicznie wzywam, żeby cię ludzie wspierali, żeby ci dawali darowizny, żebyś dalej mógł filmować, bo jesteś naprawdę świetnym filmowcem, jesteś punktualny, wrażliwy, potrafisz operować kamerą, także same superlatywy. Brawo ten pan. Dziękuję z całego serca. No rozwij to, a teraz naucz się gadać, mów. Tak, z tym mam trochę większy problem. Mów. No, wracam aktualnie do Warszawy, myślę, że zdążę na 19. Aha, no to super. Wracam z Wojtkiem i z Marcinem, nie wiem czy to jest... A to daj ich, daj słuchawkę, tak? Daj słuchawkę, jasne. Daj się głośnik, czy... No, jasne, jasne. Tak? Halo, halo? Cześć Wojciechu, no widzieliśmy Ciebie, słuchaj, na żywo było wszystko retransmitowane przy pomniku Romana Dmowskiego. Słuchajcie, panowie, zapraszam na koncert Iwana Komarenko o 19.00 i o 19.19 zaczynamy się częstować świniakiem narodowym. Radio się pogodził, słuchaj, tutaj wszyscy czekają na Was, jako na tych zwycięzców moralnych. Panowie, zapraszamy serdecznie, czy się wyrobicie na 19.00? Jednodniowy pakt. My się musimy wyrobić, dlatego że mamy dozór policji. Aha, to zaproście swojego dzielnicowego, żeby czekał na Was przy pomniku Dmowskiego. On też kawał świnie dostanie. No dobrze. Wojciech, jak Ty przeżyłeś? Jak Ty przeżyłeś ten proces dzisiejszy? Powiedz, czy co sobie dajesz? Nie wiem, co widziałeś. Widziałem, że byłeś pełen wewnętrznej siły, prezentowałeś się godnie, bardzo szlachetnie. Było widać, że jesteś niewinny. Oświadczenie moje słyszałeś? Słyszałem oświadczenie, jestem pod wrażeniem. Powiem Ci, że sąd został zaskoczony postawą posła, który mieszka w Bydgoszczy, który po raz drugi wykpił się swoją obecnością, wykpił się obecnością w Sejmie, w sądzie, zasłaniając się obowiązkami sejmowymi. I sąd powiedział, do protokołu to było, że sąd sprawdzi, jakie to były te obowiązki, które nie pozwoliły posłowi stawić się na sprawę. I świadek oskarżenia, czyli poszkodowany, tak w tym momencie poszkodowany, że chciałby zeznawać online, tak, czyli zdalnie. I sąd powiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ poszkodowany mieszka w Bydgoszczy, a sąd jest w Bydgoszczy, więc to dodatkowo by absorbowało dodatkowe koszty i pracę dodatkowego urzędnika. Więc wiesz, ja się na rozprawy sądowe stawiam, nie zwracam uwagi na to, czy to jest daleko, czy blisko, bo uważam to za swój obowiązek, ponieważ taka rozprawa sądowa jest też egzaminem naszej postawy. Dobra, fajnie. Słuchaj, ale poczekaj, poczekaj. Wojciech, jest jeszcze jedna osoba, którą trzeba tutaj dodać jej otuchy. Mianowicie, jak się czuje przed, bo jutro jest to sprawa, Marcina Osadowskiego. Jak ale Marcin się czuje? Marcina nie będzie w Gdańsku, bo Marcin nie musi być. To jest nie tyle rozprawa, co zażalenie prokuratury bydgoskiej do sądu apelacyjnego w Gdańsku, że sąd okręgowy w Bydgoszczy uchylił areszt tymczasowy. W ten sposób. No miejmy nadzieję, że nikt nie będzie robił psikusów. Marcinie, Marcin chyba nas słyszy, tak? Marcinie, słyszysz nas? Marcin śpi. Panowie, prośba wielka, błagamy, weźcie do nas, przyjedźcie, dodajcie otuchy, bo Wam potrzeba otuchy i wsparcia, natomiast Wy nas wspieracie, także o 19.00 zapowiadam obecność Olszańskiego na placu na Rozdrożu z Osadowskim, z Szymonem, który filmował wszystko, także naprawdę panowie, wielkie brawa i szacunek, wielkie. Czołem wielkie Polsce. Chciałem powiedzieć, Szymon z Białegostoku wyrasta nam naprawdę na zawodowca, komandosa. Świetnie się, wiesz, chłopak ogarnia i obserwujemy, wiesz, znamy go już z 2 lata co najmniej. Także fajnie, dobrze. No Szymon, słuchaj, przywziął piaskowy mundur narodowca i zakładał, on pierwszy zakładał kamratów
grupę kamracką w Białymstoku zakładał pierwszy Szymon Kowalczuk. Także brawo ten młody człowiek. Brawo. Dobra. Nie, serdecznie pozdrawiam, panie prezesie. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Radosławie, będzie Wojciech tutaj o 19:00, będziesz mógł z nim porozmawiać. Wiesz, ja się będę żegnał. No trzymaj się, Szymon, serdecznie cię pozdrawiamy. Z dobrych informacji, z dobrych informacji. Ciekawe rzeczy dzieją. No, słuchaj, Szymon, z dobrych informacji to, że Radosław Siedlecki dał się ubłagać, przekonać, wyciągnął rękę do zgody, także nie blokuje już naszego zgromadzenia. Mamy swobodę poruszania się i przy pomniku Dmowskiego, i przy głowie Dmowskiego, i za pomnikiem, także naprawdę wielka sprawa się urodziła. I koncert Iwana się też odbędzie. Także koncert Iwana tutaj się odbędzie bez żadnych przeszkód. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy. Czołem! Czołem! Do widzenia! Do widzenia, cześć! Dobra. I dzwonimy jeszcze do naszej diwy narodowców, do osoby, która wielbi kamratów. Kim koleżanka jest? Koroblewska. Koroblewska. No to trzeba puścić mi wujkę. Takiego jak Wojtek. Wchodził chyba, który podwoje, niestety nie odpowiada. Takie moje dobre działanie. Galopuje na koniu i w butach wysokich. Kaliszu wrogom psuje, niech ludzie przywileje. Nasz niezłomny Wojtek wśród kamratów swych i razem z Marcinem z wrogów się śmieje. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana, my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek, lub serdyste, za naszego wodza, na nim się czystej. Pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Pamiętaj Polsko moja, pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Wojtek na koniu, na blachu zamachowym, roga łuska, mundur i szczerbiec narodowy. Król narodowców podbija nasz świat, wysławiany żyj sobie za panga. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana, chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek, lub artystę, za naszego wodza, napijmy się czystej. Pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Pamiętaj Polsko moja, pamiętaj Polsko ma, takiego jak Wojtek, takiego trzeba nam. Takiego jak Wojtek. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana, my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek, lub artystę, za naszego wodza, napijmy się czystej. Takiego jak Wojtek, wojownika, takiego ułana, my chcemy już dzisiaj. Takiego jak Wojtek, lub artystę, za